No muszę wam powiedzieć, że kurde, w takim sprzęcie jeszcze nigdy wcześniej nie pływałem. Mistrzostwo świata. No najlepsza maska na pewno zdecydowanie, jaką miałem. Polecam każdemu, kurde. Jaką? Tą. Tą? Tak. Ciekawe. Na całą twarz. Na całą twarz, ciekawe, jak się będzie w nich pływać, co? Myślę, że będzie fajnie i nic się nie będzie psuła, bo to jest taka... No, to zaraz zobaczymy. Właśnie przyjechaliśmy naszym niezawodnym transportem, czyli skuterem Honda PCX 160 pojemność do Phuket Town na zakupy. Musimy sobie kupić maski, to znaczy na razie na próbę weźmiemy jedną, taką całą na twarz, do snurkowania, a Emma chce sobie jeszcze sprawdzić za takie deski. Co? Taką wielką? Chyba nie, ja myślałem, że taką malutką tylko pod brzuch. Żebyś sobie mogła, żeby ci się lepiej snurkowało, jak będziesz miała takie coś, to ty nic nie będziesz widzieć, to nie jest dobra do snurkowania. To będzie taka dobra, żeby sobie na niej popływać. To jest będzie... taka do stania. No, to jest taka, to nie jest do tego. Zobaczymy. To jest taka, o zobacz, żeby sobie pojeździć na falach, popływać, a nie pojeździć. Ale tak fajnie. No tak fajnie, no ale to nie tego szukamy jeszcze. A jak się sprawdzą te maski, to wtedy przyjedziemy po drugą, a może ktoś się zdecyduje kiedyś na trzecią. Zobaczymy. Emi, taka kamizelka na pewno by ci się sprawdziła do snurkowania, ale nie chcemy takiej kamizelki, bo co my... To jest o wiele droższe deski. No właśnie, tylko chodzi o to, że co my z tym później zrobimy? Ani to tego gdzieś schować w łatwy sposób, ani to jakoś przetransportować. Także my musimy mieć coś... A pod pachę i do samolotu. No, ale ona też nie będzie zajmować tyle miejsca, to jest takie wielkie w sumie. A ta deska, to ona jest dmuchana. No zaraz zobaczymy. O, i tutaj jest w końcu nasz dział. Czekaj, Musiu, tutaj tylko zerknę. O, tutaj są takie maski, które nas interesują na całą głowę, bo nie chce nam się kupować takiej maski, jak widzimy tutaj, taką o, i do tego brać jeszcze rurkę, dodatkowy sprzęt, no bo po co nam takie dwa sprzęty, chociaż czasami by się przydało. Sam już nie wiem, co w sumie lepiej. No i tak właśnie w sumie, jak chyba mamy brać do snorkingu coś konkretnego, to chyba zdecydujemy się na coś takiego, ale jeszcze się zastanawiam cały czas. Ogólnie to tak to wygląda, nie wiem, jak to się sprawdzi w praniu, ale... Zastanawiam się nad tym cały czas. Ja chciałam powiedzieć, że trochę nie słychać. O, tutaj Emma znalazła coś takiego. Fajne, bo pompowane, czyli można spuścić powietrze i nic nie zajmuje to, miejsca. To jest niefajne, bo jak się napompuje, to może po prostu też zrobić się dziura. Ej, no to nie, no to tak do tego nie podchodźmy. Chodzi o to, że może się teraz położyć na wodzie, pływać sobie, o właśnie, snurkować i nie musi machać. Ja nie muszę się przejmować, że ona się gdzieś zaraz będzie topić i będziemy mogli sobie na jakieś głębsze wody powypływać, co nie? Pooglądać jakieś super rybki, super rafy. Są tutaj fajne w okolicy. Fajne, bo jak sobie na przykład możesz to obkręcić, tak? Mm. I po prostu mieć to tak, żeby na przykład chodzić po wodzie, żeby to ci tak nie przeszkadzało z przodu. Aha. I żeby na przykład pójść na głębszą wodę. Mm. No to musimy się nad tym zastanowić. No ja jeszcze przymierzę jeszcze inną, bo patrzcie na to. Tutaj jest taka droższa za 1300 batów. To jest razy 1,3, to jest tam jakieś, no nie wiem, 150, 180 zł. No nie taka tania, ale to jest taka wypasiona, bo ma jakieś takie mięciutkie takie coś, a te inne mają takie twarde, plastikowe i właśnie nie wiem, czym to się różni i w czym ta jest lepsza, że ona ma taką tutaj gumę miękką, a nie twardy plastik. Muszę zaraz poprzymierzać inne i wtedy będę mądrzejszy. Ja właśnie też mam takie coś z mięciutkim namaste niż takie twarde. No to też jest miękkie, to jest, wiem o co ci chodzi, no. Właśnie, ale powiem ci, że te maski też tutaj fajnie wyglądają. Możemy sobie taką czarną kupił maskę? Ja mam taką. No wiem, właśnie, tylko... Kurde, ty masz taką gumową, a tu jest taka ona jest, że to nie masz, ty masz taką, o taką masz, z takiej, taką masz, jak ta. A to jest taka inna, to jest taka jakaś chyba nowoczesna, ja nie wiem o co chodzi, ale kurde, no jeszcze musimy pomierzyć. Dobra, ja się zdecydowałem na taką czarno-niebieską, z miękkim noskiem jednak, poprzymierzałem różne. I ta w tej mnie najlepiej słychać, jak się wynurzę z wody, tak jakby. Jest dobrze dopasowana do mojej twarzy, jest fajnie tutaj wszystko podociskane, bardzo mi się podoba. No niestety jest to najdroższa, bo 1300 batów jest droga, bardzo droga, jak na takie kurde, w sumie rzadkie snurkowanie, no to trochę to kosztuje. No ale zaryzykuję, wezmę, może dzięki temu będę więcej snurkował. Nie biorę taką. Ty bierzesz tą, tak? W moich kolorach. W twoich kolorach. No i super, cieszę się bardzo. Bierzemy dwie takie maski. Pokaż tą, pokaż, przyrównaj tutaj. No, bierzemy takie. Bo ta jest od 12 lat dopiero. Mm-hmm. No, ta jest dopiero od 12 lat, dokładnie. A ta twoja od ilu? Jest napisane? No,
A, że powyżej 6. Dobra, to ta jest powyżej 6. No to okej. Okay. Ja mam 7 i za niedługo 8. No. Patrzymy, bo tam jest XL otwarte. No, ale pokaż mi tylko na sekundę, bo chciałem tu pokazać, że właśnie tutaj nawet widać, że to jest specjalne takie coś do snurkowania. Tutaj mamy tą maskę, którą właśnie sobie kupujemy. I tutaj takie coś i sobie wtedy pływasz i jest super. Bo tutaj mi się zastanawiała jeszcze na takim czymś, ale to w ogóle to jest takie... O, właśnie tu jest też pokazane, do czego to jest. I to jest do śmigania na falach, a nie... Tak, ale fajnie jest śmigać na falach. No fajnie śmigać na falach, ale dzisiaj kupujemy rzeczy do snorkingu. To jest też o wiele tańsza. I to jest twój rozmiar, tak? Bo tamto wcześniej miałaś takie wielkie. M-ka, to widzę, że jest M-ka. Pewnie może jeszcze nie była S-ka, ale nie ma. Tego. No właśnie, może trzeba jeszcze poszukać jakiejś S-ki. Tak, ale tutaj się łapiesz. No, no tylko, że właśnie ptaci będzie uciekać w morzu, nie? No właśnie, to jest fajne w sumie. Fajne, ja myślałem, że właśnie takie coś, ale nie wiedziałem, że są takie pontoniki fajne, no bo to by było takie idealne, tylko że to ci też będzie przeszkadzać. Wiesz, to jest też za duże takie, a to ten materacyk jest o połowę krótszy i masz tylko pod sam brzuch i jeszcze zapięty paskiem, więc... To jest jakiś w ogóle obciążnik, żeby chyba zanurkować czy coś. Ma idealną rzecz kupioną do snorkingu, więc niech tak będzie. Tutaj właśnie ten Decathlon jest tak bardzo blisko ulicy ruchliwej, bardzo ruchliwej, największej, najbardziej ruchliwej tutaj w ogóle na Phuket. No i dlatego tak jest głośno. Tutaj jest jeszcze taka siłownia, można sobie przyjść poćwiczyć. Było jedzenie, ale jest zamknięte. Wow, ile tu było stoisk z jedzeniem. Wszystko pozamykane, ciekawe czemu. Jak maska, Emma? Super. Czadowa, co? Dzisiaj będziemy wypróbowywać. Na basenie, dzisiaj na basenie. Moja też tu taka kozacka. Spodenki. Kuba. A jeszcze spodenki, kąpielówki takie, ale to bardziej właśnie na basen niż nad morze. O, i tu jeszcze można sobie takie coś, ścisnąć sobie nosek. Po co? A, może po to, żeby coś z tymi uszami w końcu zrobić. Patrz, Dora, bo żeśmy nie wiedzieli, o co chodzi. No. Odetkać. Chyba, żeby może odetkać albo coś. A, taka akcja. 100 dolców wydane na zabawki takie w Decathlonie. No, ale spoko. To nie są zabawki. Nie zabawki? To są przydatne rzeczy. A, przydatne rzeczy. No właśnie, zaraz będziemy testować. Nie wolno niżej nurkować. No i na ileś tam nie można schodzić, no. A tutaj nasz PCX. A ten jakiś śmierdzący, gorący, chyba ktoś przejechał ze 100 km, żeby tu dojechać. A nasz PCX się tutaj prezentuje. Kaski nowiutkie, PCX nowiutki, czyściutki. Na telefonik uchwycik zamontowany. Kaski, Dorka. O, masz taki samą koszulkę jak twój kask. Emma, ty też coś tu na czerwono. Ty pasujesz do mojego, a ja do czarnego. No i na szczęście ten wielki bagażnik pod siedzeniem, do którego można schować naprawdę wiele. A jeszcze sobie chyba zamontujemy tutaj... Woda. A, jeszcze woda. Jeszcze chyba sobie tutaj może taki kuferek zamontujemy, że jakbyśmy chcieli gdzieś pojechać kawałek dalej, gdzieś się przejechać na jakiś weekend, to żebyśmy się jeszcze lepiej mogli pomieścić. Tutaj się zmieści dużo, ale... Tutaj jakieś ciuchy, a no tutaj właśnie. Jakieś rzeczy, na przykład zabawki, o, jakieś no. Maski. No właśnie. Ja cię kręcę. Dorota uczy się jeździć na Hondzie. Jadźcie! Dora, nie wywal się, bo cię nagrywam. Jadźcie! Ciekawe, czy sama się zatrzyma. Wielki trochę na nią jest ten skuter. Honda nie jest mała, to jest na przykład dużo mniejsze. A to jest dużo większe. Chodzę za nią, bo jakby coś potrzebowała pomocy, to muszę szybko biec. Ale dobrze jej idzie. A pamiętać trzeba o tym, że im wolniej się jedzie, tym gorzej się kieruje, a ona właśnie wolno jedzie, więc na pewno jej się dobrze nie kieruje. Jakby jechała szybciej, to kierowałoby się jej łatwiej. No dawaj, ale wyglądasz. Ale jedzie. Deszcz nas złapał. Emi, jak się jedzie? Nie fajnie, ale ty na szczęście jesteś na to przygotowana. I masz koszulę, no ale nic się nie dzieje. Na szczęście, bo mamy, najważniejsze, że mamy szybki w kaskach i nie bije nam deszczem po oczach. Dobra, muszę kończyć, bo stoimy na czerwonym i właśnie zaraz będzie zielone. Dobra, wszyscy gotowi. Jesteśmy już na basenie. Będziemy testować nowe sprzęty, co żeśmy kupili. Maski, Emi jeszcze te swoje pontoniki. Ja tylko maskę. Na szczęście nie ma nikogo na basenie. Zresztą standardowo ostatnio nikogo nie ma na basenie. Nikt nam nie będzie przeszkadzał. Cały basen tylko dla nas. O, Emi już w masce. I od razu, tylko Emi, może po schodkach, bezpiecznie, na początek. Zobacz jak to jest, nie od razu, skakuj. Nie wiem, czy w tym można nurkować, czy nie można, czy w tym się woda naleje do środka, czy nie. Trzeba wszystko przetestować. Wszyscy gotowi. O, coś zawiewa. Dzisiaj chmurek naszło. Wczoraj było tak gorąco, że nie szło wytrzymać. Spaliliśmy się nad morzem, a dzisiaj na szczęście czy dużo przyjemniej. Dobra, co? Właź, zobaczymy, co to z tego będzie. Nie zanurkujesz w tym, bo ci to nie pozwoli, materacyk twój. No dawaj, kładź się, zobaczymy, co tam się dzieje. Nie bój się. Płynie. No.
Przynajmniej teraz na pewno jest bezpiecznie. Zaraz zobaczymy, niech wypłynie. Zobaczymy, co powie. Jak tam? Super? No to dobrze, pokaż się. No, niezaparowane. Elegancko. Także będzie można na dmorze sobie tam później pójść. Znaczy jutro, bo już dzisiaj późno. Jak tam? Ja będę tłumaczył. Co? No super, widzę, że masz suchutko w środku. Dobrze się oddycha? No, nic nie paruje elegancko, bo jest taka funkcja, żeby nie parowało. Tu na dole paruje, a tu nie. Co? No, można oddychać nosem. No, no, no. Ale fajnie. Ale pomaga to? Dobrze się w tym pływa? Lepiej w tym chyba, nie? Niż bez tego, bo nie musisz myśleć o tym, że trzeba... No. No, no. Właśnie. Przynajmniej się unosisz. No i elegancko. A ty co? Gdzie masz swoją maskę? Jeszcze w sklepie? Jeszcze się nie... Jeszcze nie twój czas. No dobra. Może pożyczę ci moją, to sobie popływasz, to może później się skusisz. No muszę wam powiedzieć, że... Kurde, w takim sprzęcie jeszcze nigdy wcześniej nie pływałem. Mistrzostwo świata. No najlepsza maska na pewno zdecydowanie, jaką miałem. Polecam każdemu. Kurde. Nie wiem, czy to jest akurat lepsze od tamtej, czy nie, ale ta jest naprawdę mega z tym miękkim noskiem. Oddycha się bardzo dobrze, w ogóle nie przecieka, w ogóle nie paruje, bardzo dobra widoczność. Można zanurkować, nic się nie nalewa do środka. Ja jestem w ciężkim szoku, naprawdę polecam taką maskę, żeby sobie kupić do nurkowania, snurkowania, do wody, do basenu, do morza, do wszystkiego, do wanny. Nie wiem, naprawdę sprzęt pierwsza klasa. Kurde, nie spodziewałem się, że będzie tak fajnie. Super widać i super szczelna, dobrze się oddycha. Mega. Ja chciałam powiedzieć, że jak się nurkuje, to zatyka i nie można oddychać, a jak się pociągnie nosem, to woda się wlewa trochę. Tobie się woda chyba wlewa tylko i wyłącznie dlatego, że jeszcze by trzeba było to mocniej ci ścisnąć troszeczkę tutaj na tych gumkach i też włosy odsunąć, żeby dobrze ci to przylegało, wiesz, bo mi nic tutaj się nie wlewa. Ja jak pociągnąłem powietrze, to nie dało się pociągnąć pod wodą, bo tu właśnie jest taki zawór, który zamyka dopływ wody i później co najlepsze, że później ta woda też sobie tędy spokojnie wycieka i nie wpływa tam do środka. Tak jest to jakoś przemyślane, tak to jest wszystko zrobione. Ekstra ten bajer jakiś taki, że to w ogóle nie paruje, tu tylko paruje, ale to też jakoś tędy później ucieka, czy którędy to ucieka. Ja nie wiem, po prostu to jest tak skonstruowane, bardzo dobrze przemyślane. Pierwsza klasa sprzęt, naprawdę, ja jestem w szoku. Polecam 900, nie wiem jak to tam dokładnie się nazywało. Skuba chyba, tak, coś, nie, Subi 900, Mistrzostwo Świata. Emma, to jest właśnie nasze zamówienie. Patrz jakie wielkie. Jedno danie, drugie, trzecie i czwarte. Patrzcie na to. Tyle jedzenia. Zaraz to rozpakujemy i pokażemy wam, ile tego jest. I za to wszystko zapłaciliśmy 186 batów. I jest to jeszcze z dostarczeniem tego wszystkiego pod drzwi naszego mieszkania. Patrzcie na to. Pierwsze danie, ryż z kurczakiem, jakieś tam ogórki. I do tego było jeszcze jajko, które teraz tutaj przerzuciliśmy do... No tutaj? Tu są dwa? Jest je? A, tu są dwa jajka. Dwa jajka, no właśnie. Dwa jajka, dwa żółtka, które były tutaj w tym ryżu. Drugie danie to naprawdę spora sałatka tuna salad, czyli tuńczyk, majonez, ogóreczki, pomidorki, w ogóle cała fajna, super sałatka. Uwaga, trzecie danie to frytki, również z jakimiś tutaj sałateczkami, surówkami i duży kotlet na kurczę, całe opakowanie. Duży kotlet to jest z kurczaka, tak? Tak. No, duży kotlet z kurczaka, do tego sosik. To jest trzecie danie. Jedno danie, drugie danie, trzecie danie. I czwarte jeszcze wam pokażę tu już od razu. Czwarte danie to jest carbonara. Ser, jakaś tu szyneczka z sosikiem, jakieś grzybki. Także kurczę, no całe, kompletne czwarte danie. Cztery dania, wielkie cztery dania i za to wszystko zapłaciliśmy z dowozem do domu niecałe 25 zł. Może kiedyś sprzedamy wam takiego tipa, jak tak tanio można żyć w Tajlandii. Ale ogromna porcja tego makaronu, tej naszej carbonary.